Witam serdecznie. Tu Adam Jurkiewicz, wolontariusz Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, członek grupy Superbelsz RP. W tym samouczku chciałbym pokazać, w jaki sposób można lekcję ze Scholarisa, a przypomnę, że Scholaris.pl to taki portal z zasobami dla nauczycieli, i w jaki sposób można taką lekcję pobrać sobie na komputer, aby nie musieć korzystać z niej online. Tutaj mam przykładową lekcję ABC Kosmosu dla klasy trzeciej. Cóż robimy? Oczywiście wybieramy pobierz, no i robimy zapisz plik. Ja w tej chwili już nie będę go zapisywał, ponieważ zapisałem go przed chwilą. Mogę pokazać, został pobrany i już jest na moim dysku. Cóż muszę zatem zrobić? No oczywiście, ponieważ jest to archiwum, muszę je rozpakować. Więc uruchamiam sobie menadżer plików. Przechodzę do części pobrane, gdzie nasz Scholaris jest zapisany. Prawy klawisz myszy. Rozpakuj tutaj. On się rozpakuje. Zostanie utworzony katalog o takiej nazwie, jaką miał ten plik. Przechodzę do niego. Cóż tutaj mamy? Podkatalog z lekcjami. Plik SWF to jest animacja Flash, ale najważniejszy jest dla nas start HTML. Jak oczywiście wszyscy wiedzą, HTML to plik do przeglądarki internetowej, więc możemy swobodnie prawym klawiszem myszy uruchomić za pomocą przeglądarki internetowej. I już mamy naszą lekcję uruchomioną w nowej przeglądarce. Proszę zauważyć, tutaj mamy file dwukropek. Home Adasiek pobrane. To wskazuje, że ten plik jest uruchomiony z naszego dysku twardego. On już nie jest z internetu, ale ponieważ używana jest przeglądarka internetowa, no to wygląda tak, jakby było to z internetu. I to w sumie wszystko. Mamy naszą lekcję. Możemy spokojnie przeprowadzać ją z naszymi uczniami. Możemy pokazywać wszystko, co tutaj jest. Możemy uruchomić animację. Ona się odtworzy. To wszystko będzie działać. Dziękuję serdecznie. Oczywiście to wszystko, co tutaj pokazuję, jest wykonane w takim systemie operacyjnym, który nazywa się Ubuntu. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z tego systemu, pod adres wioszkole.org/sru i tam możecie pobrać sobie plik ISO, o tutaj stąd, i zainstalować ten system operacyjny na swoim komputerze. Przy okazji powiem, że jest na nim bardzo, bardzo dużo aplikacji edukacyjnych. Dziękuję serdecznie i to wszystko. Do zobaczenia w następnych samouczkach.